Marta Kogłoza, witam Państwa serdecznie, zapraszam na prognozę pogody, a w pogodzie nadal niespokojnie. Niż znad Morza Północnego jutro będzie do południa dominował nad Polską, a po południu nad nami ponownie uaktywni się front atmosferyczny. Nadal z południa i południowego zachodu docierać się będzie do nas śródziemnomorskie ciepło. W środę początkowo w całym kraju będzie przeważała dobra i słoneczna aura. Niestety później uaktywni się właśnie ten front atmosferyczny i już w całym kraju musimy spodziewać się zmiennej i mniej spokojnej aury. Przejdą burze, które mogą być gwałtowne, z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem, z porywistym wiatrem, a nawet z lokalnymi opadami gradu. W ciągu dnia termometry prawie w całym kraju wskażą od 24 do 27 stopni. Wyjątek stanowić będzie Gdańsk. Noc na Lubelszczyźnie, miejscami ze sporym zachmurzeniem. Mogą też pojawić się zanikające opady deszczu i lokalne, wygasające powoli burze. Od 12, 11 do maksymalnie 14 stopni w Puławach. Jutro pierwsza część dnia upłynie w towarzystwie dobrej pogody. Temperatura szybko powędruje do góry i zrobi się przyjemnie ciepło. Od 20 do 23 stopni. Popołudniowe godziny przyniosą nam bardziej dynamiczną pogodę. Przeważnie ma być ładnie i pogodnie, ale jak Państwo widzą, w zapowiedziach synoptyków znowu pojawią się burzowe chmury, które mogą mieć niebezpieczny charakter, czyli intensywny deszcz, grad i silny wiatr, wschodni i południowo-wschodni. Słaby i umiarkowany na ogół, a podczas burz porywisty do 70-80 km na godzinę. Ciśnienie będzie się nieznacznie zmieniać, jutro w południe 1011 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne, tak jak i pogoda, na początku będą dobre, później trochę się pogorszą. Sprawdźmy kolejne dni. Ten scenariusz pogodowy, jak widzimy, utrzyma się również w kolejnych dniach, czyli pierwsza część dnia z ładną pogodą, a popołudniami zaczną się tworzyć komórki burzowe. Temperatura będzie rosła, w sobotę nawet 25 stopni. I od niedzieli ma być spokojniej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Do zobaczenia. Thank you.